Analizując wyniki raportu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2022 zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Spośród 14 branż, które analizowaliśmy, 5 wypadło doskonale. Współpraca była bardzo owocna i tam szara strefa się skurczyła, ale były też takie branże, gdzie szara strefa się zwiększyła. Po krótkiej analizie jasno widać, że decyzją, kiedy ta współpraca będzie dobra i powodem, kiedy ta współpraca będzie dobra, jest wola do współpracy zarówno po stronie biznesu, jak i administracji państwowej oraz takich organizacji jak Global Compact Network Poland. Jeżeli ta współpraca jest udana i jeżeli biznes chce współpracować z administracją, a administracja z biznesem, możemy mówić o tym, że szara strefa w danej branży będzie się kurczyła.